Słuchajcie, witam w kolejnym odcinku naszej telewizji. Znajomy aptekarz przysłał mi słoik. Myślałem, że w środku będą tabletki na różne schorzenia, niekoniecznie wirusowe, ale okazało się, że w środku jest bimber. Niby w sumie bimber też lekarstwo. Bimber głuszec. Głuszec to jest taki ptaszek dziki, półdziki. Ale cała linia z takim trademarkiem R nazywa się naprzelaczy. Naprzelaczy. Co to znaczy naprzelaczy? Otóż czytając kontretykietę produktu dowiaduje się, że przelacz wśród mieszkańców górskich terenów Wisły, Beskidu Śląskiego znaczy to samo co przełęcz po polsku. Słuchajcie, także przelacz to jest przełęcz, czyli tak jakbyśmy pili sobie bimberek na przełęczy, z przełęczy. Producentem jest Sturang, firma, która produkuje cudowne destylaty z miodem, miodula prezydencka. Naprawdę absolutnie polecam, sam raczę się nimi. Dla zdrowia oczywiście, bo wiadomo, że miód to zdrowie. Bimber pakowany jak zestaw witaminowy również. Prawdopodobnie zdrowie. Bardzo mi się podoba ten szary słoik. Wiadomo, że cały pomysł wpisuje się w modę zapoczątkowaną przez Amerykanów na robienie moonshine'u w słoikach. Miksologia, 100 różnych smaków, moce 20%, nie. Tu jest uczciwie 45%. Bardzo fajny dla bimberku. To ciemne szkło jest ok. Prawdopodobnie niestety samo opakowanie może niekorzystnie wpłynąć na cenę. Nie wiem, jaka tego cena jest, bo znajomy aptekarz mi to wysłał. Jak na razie jeszcze bez rachunku. Wącham. No, zapach jest bardzo bimbrowy. Powiedziałbym, że drożdże i może jakaś taka nota piekarnicza. Ponieważ mamy czasy trudne, drożdże znikają ze sklepów, to nie wiem, czy dałoby się to jakoś odzyskać. To nie dałoby się, ale pachnie to tak, jakbyśmy mogli na tym upiec sobie w domu swoje własne ciasto, swój własny chleb. Smak owocowy. W smaku są i jabłka, i śliwki, i może troszeczkę wiśnia, a gdzieś głębiej idzie taka nuta słodka, melasowa, może odrobinę marcepanowa, ale śliwki i jabłka to jest dominanta. Receptury tego wspaniałego alkoholu nie znam, ale podejrzewam, że są tutaj dodane po prostu destylaty śliwkowe, być może także jabłkowe. Całość to pewnie jest destylat zbożowy. W finiszu leciutka nuta korzenna, troszeczkę cynamonu. Rzecz trudna do zdefiniowania, no bo powiedzmy, że to jest jednak dużo bardziej delikatne niż domowy bimber. Tych 45% absolutnie nie czuć. Jest to trunek lekki, gdzieś bliżej jednak wódki niż takiego homemade moonshine product. Ale wydaje mi się, że muszę to spróbować. Fajnie by zagrał z sokami warzywnymi. Do krwawej mery? Tak. A może spróbować na przykład z sokiem selera, może jakaś nać pietruszki. W każdym razie będę z tym eksperymentował, no sam słoik zachęca do tego, żeby troszeczkę tutaj coś wlać, troszeczkę coś tutaj dorzucić. Słuchajcie, także dzisiaj próbuję głuszca, myślę, że może przyjdzie ten dzień, kiedy będziemy mogli sobie głuszca spróbować razem. Na razie pozostańcie w domach. Na zdrowie.